Cześć, tutaj Fauder, witam Was w nowym odcinku na moim kanale i dzisiaj jest to odcinek specjalny. Ostatnio sporo jest tych odcinków specjalnych, ale jest o czym mówić, więc takie odcinki na pewno będą się pojawiały. Jak wiecie, trwa w tym momencie Gamescom w Niemczech, jest dużo fajnych różnych gier, jest o czym rozmawiać. Natomiast na forum World Thundera pojawiły się pierwsze screeny z wersji z czołgów z World Thundera. Są to dwa screeny do tej pory z hangaru, na jednym jest pancer czwórka, na drugim jest T-34 i kilka rzeczy można już sobie stąd wyciągnąć. Po pierwsze, jak widzicie, te czołgi są pomieszane z samolotami na pasku na dole, czyli oznacza to, że jeden klient będzie do wszystkich gier, nie będzie trzeba się wyłączać, tak jak włączać grę, tak jak w World of Tanks i wchodzić do World of Warplanes, natomiast będziemy mogli sobie spokojnie grać jedną bitwę samolotem, drugą bitwę czołgiem i tak na zmianę, bez najmniejszego problemu. Drugą bardzo ciekawą rzeczą jest to, że wydaje mi się, że drzewka, że nacje, które są w tym momencie, zobaczcie, na przykład na dole przy T-34 mamy zaznaczoną nację rosyjską, radziecką i w tym momencie mamy któryś tam level na niej nabity. Ciekawe, czy jeżeli mamy powiedzmy 10 level w tej nacji, to również będziemy mieli 10 level na czołgach, czyli jeżeli mamy na samolotach 10 level, to i na czołgach będziemy mieli ten sam poziom, czy będziemy mogli na przykład kupić od razu czołgi z 10 poziomu, jeżeli mamy taki nabity. To mnie bardzo ciekawi, nie wiadomo oczywiście, jak to będzie wyglądało, ale to są takie moje spekulacje, jak ewentualnie może to wyglądać. Wracając do samych czołgów, spójrzcie na ich modele, są naprawdę bardzo starannie wykonane, muszę powiedzieć, że liczba szczegółów jest powalająca, jest bardzo dużo różnych takich zadrapań, te modele są bardzo dokładne, dodatkowe jakieś wyposażenie poukładane na tych czołgach, są bardzo szczegółowe i bardzo starannie wykonane, wyglądają póki co przynajmniej w hangarze, wyglądają dużo lepiej niż te modele, które znajdziemy w World of Tanks, więc to na pewno na plus. Zobaczymy, jak będą wyglądały w grze oczywiście, ale tutaj prezentują się świetnie. I myślę, że takie staranne wykonanie pomoże na pewno wczuć się w grę. Tym bardziej, że tutaj będą tylko czołgi, które rzeczywiście brały udział w walkach. Zwróćcie uwagę, że Pancer czwórka ma tą pierwszą wieżę, która była kiedyś stokową wieżą, teraz już też jest stokową, natomiast nie ma tych takich wież wielkich, jak było kiedyś to w World of Tanks. I to na pewno jest na plus, bo te czołgi wyglądają bardzo realnie i są bardzo szczegółowe. Powiedziałem o drzewkach, powiedziałem o tym pasku na dole. Aha, jeszcze jedna rzecz dla przypomnienia. Pamiętacie, kilka miesięcy temu pokazywałem Wam drzewka z World Thunder z czołgów i te drzewka nie są prawdziwe, nie trzymajcie się ich, ponieważ to są drzewka wykonane przez jakiegoś fana po prostu World Thundera i nie mają one nic wspólnego z tym, co zobaczymy w grze. To były fejkowe drzewka, ja o tym nie wiedziałem, dodając ten film, natomiast dowiedziałem się o tym później. Film już zostawiłem, nie chciałem go usuwać, natomiast tamte drzewka zupełnie nie mają nic z tym wspólnego. Jeszcze jedna ciekawostka z Gamescomu. World Thunder będzie grą startową dla PS4, czyli jeżeli będzie PlayStation 4, to od pierwszego dnia będziemy mogli grać na nim World Thundera. Nie wiem, czy już w czołgi i w samoloty, ale w samoloty same na pewno. Jeżeli będziecie szukali jeszcze więcej informacji na temat czołgu w World Thunderze, to zaglądajcie na mój kanał i zaglądajcie przede wszystkim do mnie na Facebooka, ponieważ tam takie informacje ukazują się najszybciej. Zanim zrobię film i go wrzucę, to troszkę trwa, natomiast na Facebooku te informacje pokazują się od razu i tam możecie śledzić na bieżąco to, co wypłynie właśnie w kwestii czołgów w World Thunderze. Dobra, nie przedłużam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!